Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Drive Farming Simulator 22 na mapie Osada. Siemaneczko. Słuchajcie, będzie mała zmiana planów, tak na dzień dobry, na początku odcinka. Mianowicie, miałem sobie siewy wszelkie zostawić już na wiosnę, ale z racji tego, że mam końcówkę września, końcówkę września, zaraz mi wskoczy kolejna pora roku, a ja nie bardzo mam co robić, szczerze mówiąc. To sobie stwierdziłem, że jęczmień, dwa pola jęczmieniem obsieję sobie jeszcze na jesieni. Natomiast pozostałe dwa pola, które mam, obsieję pszenicą już wiosną. Także tego typu będzie zmiana. Ale zanim zacznę siewy, to pojadę, słuchajcie, dokupić krówek. Nie wiem, ile one kosztują teraz. Oj, za bardzo oddaliłem. Ale to tam nieistotne, ile one kosztują. Ja zaraz sobie podepnę traktorek i pojedziemy do skupu kupić krówki. Czyli kupimy może z dwie dorosłe i z dwa cielaczki. No zobaczymy. W każdym razie zamierzam trochę tych krów dokupić, żeby te mleko mi się tam szybciej produkowało. Żebym miał więcej krówek do dojenia, żeby z tego mleczka więcej móc zarabiać. Także taki jest cel, taki jest plan. Przy okazji, no zobaczymy, ile czasu pochłoną żniwa, ale można byłoby też, wiecie, skoczyć na sklep, przywieźć już jakąś łychę do obornika. Także ja ją sobie zawczasu kupię, do pamięci. Kultywatorek umyty odstawimy, no bo wiadomo, do wiosny w zasadzie, no nawet nie do wiosny, chyba że tam jakiś będzie kontrakcik, no to może wtedy podziała, ale na razie potrzebny nie będzie, więc go sobie czystego odstawię, a nawet tu. Okej, niech sobie stoi. Tak, opuścimy go jeszcze. Teraz niech sobie stoi. Ja natomiast skoczę sobie po Ursusa. Żeby nie było, że ten Ursus będzie mało pracował, też musi swoje tutaj się namęczyć. Nie te wrota, ale to nic, tutaj sobie otworzę. Czepioną mam? Nie. I już tak. O, będzie trzeba go pojechać zatankować, także... Dobrze. Tak będą się jeszcze, słuchajcie, masejem zjechać na gospodarstwo, żeby zostawić widły do palet i żeby pojechać potem na sklep odebrać właśnie łychę do obornika. Ale to za chwilkę. Najpierw pojadę sobie po krówki, bo może też TMR-u coś bym dokupił, póki jeszcze swojego nie robię. Może bym postawił jeszcze dzisiaj tą pryzmę już pod kiszonkę, no zobaczymy. Powoli się szykuję, żeby kupować swoje sprzęty. Jak dobrze wiecie, bo ostatnio o tym wspominałem, szykuję, żeby kupować swoje sprzęty do no do już upraw, do prac łąkowych. Także no, nie ma na co czekać, trzeba tylko zarobić jeszcze jakieś 40 tysięcy, myślę. Już teraz pewnie jak kupię krowy, to będzie trzeba zarobić więcej, ale to tyle, to sobie dam radę. Tu na tej przyczepce powinienem te krówki przywieźć, z tego co pamiętam, to ona była do transportu zwierząt. Bardzo mało używana, no bo do tej pory tylko raz wiozłem sobie zwierzęta. Ale widzicie, teraz będzie drugi raz. Puszcza mnie tym busem, sąsiad też się zatrzymał ładnie, puszcza mnie. Elegancko, Ursusa zobaczyli, to od razu stoją. Żodyn się nie pcha, żodyn. Dobra, tu jest nasz handlarz. Po sąsiedzku, nie? Dobra, tam kupimy sobie zwierzątka. Teraz się nastawmy dobrze. O. No i dobra, powinno być. Jest. Kupimy oczywiście mleczne bydło. Patrzcie, tu można jeszcze kupić sobie kuski, ale to by trzeba było mieć owieczki. Dobra, mniejsza o to. Bo to jest z tym modem, nie? Który daje nam kaczki i kurczaczki, tak samo daje nam kuski, owieczki, baranki i tak dalej. Dobra, ja bym sobie tak, na pewno, znaczy byka nie. A ten kalf, rodzaj krów jest, krowy lubią trawę, siano, pęd, to zwierzę potrzebuje dodatkowo wody, ale czy ono daje mleko? Nie, to jest mały byczek. Dobra, okay, angusy, limuziny,
Byczki. Czy ja nie muszę mieć byka, żeby mi się teraz rozmnażały? O, powiem wam, nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Może by kupił jednego byczka, co? Nie, inseminator do mnie przyjeżdża. Teraz tak. To jest byk. No dobra, ale co on tylko na mięso by mi się robił chyba. Male, female, female. Dobra, bierzemy tak. Dwie dorosłe. 3700. No okej, okay, trudno. Ta przyczepka na dwie tylko jest tak. Dobrze pamiętam. Że jedziemy. Dobra, słuchajcie, myślę, że zrobimy tak. Znaczy nie, no jeszcze trochę sobie pogadam, zanim zrobię timelapsa. Ale tak, na pewno będę chciał kupić jeszcze 4 krówki, jeszcze 2 średnie i dwie, znaczy dwie takie jałóweczki i 2 cielaczki. Chociaż może z cielaczków zrezygnuję. No zobaczę, jak to tam będzie kosztowało. No sąsiad, kręcisz się w tej z powrotem. Puszczasz mnie, czy mnie nie puszczasz? Puszczasz mnie, dobra. Znaczy puszczasz, przelaz. Dobra, dorzucę te dwie krówki, te 4 jeszcze kupię, tak jak mówię. Z bykiem się na razie wstrzymam, możecie mi, może ktoś z was ogarnia tego moda doskonale i wie, czy jest potrzebny byk do rozmnażania, ale wydaje mi się, że nie, bo rozmnażanie, dojrzałość płciowa 16, 0% 20. Czyli co? Czyli na razie nie bierzemy byka, zobaczymy jak to będzie. No, krówki, będziecie wyskakiwać. A, muszę dobrze podjechać. Nie wyskoczycie. Później zajmę się tymi siewami, kontynuując co będziemy robić. Potem zajmę się tymi siewami. Kupię tą łychę do obornika, ale po nią tam sobie pójdę później. To tam jest, wiecie, nie problem. Dobra, przenieść do hodowli. I lecimy po następne. Jeszcze widzę, deszcze zapowiadają według prognozy, ok. No, a później jeszcze bym chciał... zrobię pewnie tak, że obsieję jedno pole na timelapsie dla was. Później się usłyszymy, zbuduję może tą pryzmę i może mi się uda obsiać drugie pole. Ja wiecie, dużo planuję na odcinek, a później czas mi to wszystko weryfikuje. Zawijaj tu. A dzisiaj jeszcze powiem wam szczerze, jestem po nocce, więc z moją kondycją, czy też psychofizyczną, czy też całą fizyczną, może być różnie, ale nie, no spokojnie. Powiem wam, że nawet nie odsypiałem nocki. Jakoś tak stwierdziłem, że nie, że dam sobie radę. Kurczę, kupię jeszcze dwa cielaczki, bo zobaczcie, one są taniutkie. Kupię dwie takie. Hop. Bardziej, że te starsze moje krówki, kto wie, czy niedługo nie będzie trzeba sprzedać tych starszych. No zobaczymy, zawiozę jeszcze te dwie. Przyjadę jeszcze dwa cielaczki, wezmę, tam się zrobi gęściej na tej łące, takim pastwisku przy gospodarstwie. No i mi to mleko, znaczy teraz na pewno będzie się produkować szybciej, chociażby dlatego, że mam dwie dorosłe krowy, więc już te dwie tego mleka dodadzą. Muszę jechać zatankować tego Ursusa, no. Z cielakami pojadę, się zatankuję, niech sąsiad odwie, że krówek dokupuje. A co? O, nie wskoczy? Czemuż? Może za blisko na tym stoję? O, widocznie za daleko. Jednak. Jednak było za daleko. Dobra, mamy to. Już będzie 10 krówek, dwie dokupię jeszcze, to już będzie 12. Znaczy, wiadomo, 4 cielaczki, 4 jałóweczki, 4 dorosłe. Wezmę te cielaki, pojadę się, zatankuję już z cielakami i przywiozę je na gospodarstwo. Ten znowu lezie, no co za mietek. I z powrotem. A patrzcie, ale z drugiej strony nie przepuszcza, tylko od tej przepuszcza. Cwaniaczek. Okay. No
Wjeżdżamy. Okej. I dobra, dwa cielaczki. Pyk, pyk, pyk. Więcej tak mi nie wejdzie. Weszło, ten kupił cztery. Ależ dwa wystarczą, niech będzie. Trzeba znać umiar. No, także będzie co doić, słuchajcie. Wiadomo, trochę będzie trzeba siary zbierać dla tych cielaczków. U krówek też jest siarka, nie? Czy w sensie siara, nie siarka, siarka. Dobra, jadę najpierw się na gospodarstwo sąsiada zatankować. No, także słuchajcie, ja się pojadę, zatankuję, przywiozę te cielaczki, wpuszczę do zagrody, biorę się za siewy jęczmienia na pierwszym z pól. Jeszcze nie wiem, które obsieję. Dwa poletka wybiorę jęczmieniem i dwa pszenicą, także to bez różnicy, którą uprawą, bo to i tak wszystko, całe ziarno pójdzie później do młyna na mąkę, a mąka pojedzie na chleb. I jeszcze widzę, że jest chlebek do sprzedania, także ja go sobie od razu wywiozę. Jak wrócę, to sobie skoczę tutaj. Wywiozę chleb i wezmę się za siebie. Także zostawiam Was z muzyczką. Bawcie się dobrze i do usłyszenia za jakiś czas.
Okej, witam ponownie. Jak widzicie, kończę obsiewanie tego pola numer 14, jak dobrze pamiętam. Zaraz się poorientuję, jak tutaj wygląda u mnie kwestia modyfikacji z pryzmami na kiszonkę, bo szczerze powiem, że tego nie pamiętam. Zaraz sobie tam zajrzymy do sklepu. Wiem, że tam kawałek mam niedosiany, zaraz zjadę. Wiem, że strasznie koślawo to pole posiałem, ale musicie mi wybaczyć raz, że jednak jak nie gadam, jak jest ten timelapsik, to tak troszkę odpływam przez tą nieprzespaną noc. Znaczy, może też nie do końca odpływam, ale ciężej mi się skupić. Może o, tak bardziej. A dwa, że strasznie wali mi po oczach słońce i po prostu... Czajcie, od rana w ogóle... Znaczy, słońce świeciło, ale nie tak ostro. A w momencie, jak zacząłem nagrywać, to wiadomo, jak na złość, musiał się przesunąć w takie miejsce, że mi z tego okna wali centralnie w ryj. To cóż poradzisz? Nic nie poradzisz na to, prawda? Także dojadę sobie tutaj do sieje, postawię tą pryzmę na kiszonkę, mam nadzieję, chociaż powiem wam jeszcze, zastanawiałem się, czy nie poczekać z tą pryzmą na kiszonkę raz, jak już będę miał uzbierane na wszystkie sprzęty do uprawy łąk. Dwa, no obsiałem tam to pole rzepakiem i teraz jak będę stawiał pryzmę, to troszkę tego pola mi zabierze i okej, ja na to byłem gotowy, nie? W sensie, że no, ja w ogóle całe to pole myślę, że pójdzie na straty, bo tam będę stawiał zabudowę, powiększał tak jakby swoje gospodarstwo, to startowe, będę je rozbudowywał o swoje tam budynki, znaczy swoje modyfikacyjne, w sensie, że ja będę tam dostawiał, nie? Ale tutaj jednak mam to obsiane, troszkę pracy poszło w to pole, poszły nasiona, poszły nawozy, odchwaszczałem to, więc może zaczekać, aż mi to wyrośnie, zbiorę. I dopiero wtedy niszczyć to pole. Aczkolwiek z drugiej strony średnio chce mi się czekać, bo chciałbym, abym o tej pryzmie, o tym wszystkim już mówię od jakiegoś czasu, zamiast to już zrobić. Więc myślę, że postawię już tam pal licho, to co to tam stracę. Trudno. Wpiszę się w koszty, prawda? Dobra, tutaj mamy. Wycofę wywój. Tu jest jeszcze to, że są te fajne kontrakty, są jeszcze buraki i są ziemniaki. Jest ten jeden, z którego można 20 koła przytulić, ale kurczę, już raczej nie zdążę, już pora roku mi się kończy, a musiałbym naprawdę dużo czasu poświęcić gdzieś poza odcinkiem, żeby je przekopać, także sobie już na ten sezon odpuszczę. W ogóle niedługo mam nadzieję, że będę już zarabiał na tyle i będę miał tyle prac na swoim gospodarstwie, że nawet na kontrakty nie będę miał za bardzo czasu ani potrzeby robić tych kontraktów, a wręcz przeciwnie, że to ja będę zatrudniał pracowników do robót, nie? No zobaczymy. Dobra, tu już leci ostatni przejazd. I powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, czy zdążę to drugie pole dzisiaj obsiać, bo ono jest większe, a już troszkę czasu trwa odcineczek. Zobaczymy, ile się czasu zejdzie z tą pryzmą. Muszę pamiętać, żeby później je też zwałować w kolejnym odcinku, te pola, żeby nie odwalił takiej kichy jak z tym jednym polem rzepaku, które wymaga wałowania, no ale tam już może nie zakwitło, no ale już puściło pędy w górę. Więc tam już nie bardzo mogę co zrobić w tej chwili. Nie bardzo mam co zrobić w tej chwili. Nie mogę już tam. Nie wiadawałem już w uprawy, które wykiełkowały, żeby je ugnieść, nie? To w grze to chyba tak nie robi, ale już tam bez przesady. Dobra, to mam. Teraz tak, tu się bym ustawił. Dobrze, że ruch jakoś zmalał. Tu bym się ustawił od razu do siania, słuchajcie. Oczywiście zgaszę się, nie, bo szkoda, że mi przepalał ropę. Podjeć jeszcze. Może to pole obsieje mi się jakoś lepiej. Zobaczymy. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze zapiszę, zanim zacznę cokolwiek tam budować. I teraz tak, zerknijmy, co ja mam z tych silosów. Na kiszonkę. Silosiki. Mały silos paszowy, 25 tysięcy i wcale on taki nie mały, kurka wodna, no. On wcale nie jest taki mały, słuchajcie. Ja chyba się pogubiłem. Moje gospodarstwo jest dalej? Dalej jest. Dużo by mi nie zabrało tego pola, ale to jest duże, kurcze. Średnia w ogóle będę chciał dwa, bo wiadomo, jak jeden będzie mi się kisił, znaczy dwa zacznę kisić, ale jeden odsłonię. Wybiorę, ten drugi będę miał zapasowy, wtedy pierwszy jak się wykorzysta, to pierwszy zasypie, żeby się kisił. No i tak w kółko, że zawsze był, nie? Żeby zawsze był silos z kiszonką. Dobra, tu jest big, to jest taki dosyć spory faktycznie, to jest mniejszy. Tu jest taki,
Persilo, też dosyć sporawy. O, a to patrzcie, to jest fajny taki płaski. Mi by to leżało, tylko tu ten kawałek będę musiał pola zlikwidować. I tak planowałem tą kiszonkę gdzieś tutaj wkomponować. Czy teraz tylko pytanie, słuchajcie. Czemu mi się chudy nie wyświetlają? Halo? O co kaman? Może o to. Także jeszcze raz. Ksiloski. No dobra, no to ten jest tutaj taki. Dobra, teraz się włączyło tak jak chciałem, ale zakorkowałem wieś. Trudno, niech stoją, niech czekają. Zachodzi. Tu można zrobić magiczny przycisk CV i już na nic nie zachodzi. Już można to dawać wszędzie. Że to jakby się w powietrzu chciało wybudować, co mi się nie podoba totalnie. Kolejny. On już jest dosyć duży zawodnik. Mam takie silosiki, ale kurde, co ja tutaj tej kieszonki zrobię? Mógłbym spróbować gdzieś taki postawić. Jest z opon. Malutki, większy, największy. Jest po prostu mega długi. Może bym postawił te z opon, zobaczył jak one działają. Co wy na to? Wiem, że mi nie odpowiecie. Tak, słuchajcie, postawię sobie dwa silosy z opon. W tę stronę, czy w tę stronę? Ten mi więcej pola zabiera, ale to w ogóle jest krótkie jakieś tak. Strasznie nierówny teren. Ja się obawiam, co to z tego powstanie. Tutaj będę potrzebował teren, żeby manewrować, więc tam tego nie dam. No w podwórku oczywiście sobie tego nie zrobię, no nie ma szans. Ja będę auto tu, słuchajcie. Dobra, gra jest zapisana, zobaczymy co to się. O nie! To się źle zadziało. Zjadłem sąsiadowi pole. Ach, musimy szybko. Nie mogę teraz wczytać. Dobra, ja zrobię cięcie, zaraz do was Dobra, wiecie wracam. co? Na razie sobie odpuściłem ten silos. Tu sobie włączę GPS-a, bo normalnie masakra. Próbowałem tego ogarnąć tam, słuchajcie. Tego ksiąka. Nie zmieni mi przyłączonym. Dobra, to najpierw wyłącz. Próbowałem ten silos tam ogarnąć, ale za Chiny nie mogę. Tam jest tak nierówno, że jak się udało postawić obok siebie dwa, to się okazywało, że jedne opony są w powietrzu, drugie są pod ziemią. Także ja przemyślę, czy ja będę stawiał silos, czy ja po prostu nie wezmę, albo nie dozbieram więcej, albo nie dobiorę sobie kredytu, słuchajcie, i nie kupię sobie owijarki, żeby mieć kiszonkę z balocików, nie? Wtedy. Albo znaleźć jakiś inny plac, kurde, ale tam jakoś tak najbardziej pasowało. W ogóle będę miał problem, bo chciałem tam stawiać wiaty i nie wiaty, a będzie problem, bo tam jest, kurka, strasznie nierówno. Się robi problem. Dla prasy taką nawet case'a za 30 bym kupił tysięcy. Czy taki New Holland. No ale byś to jeszcze owin, nie? Tam jakieś owijarki? Nie, to same przyczepy. Wiecie, dobra, już myślałem, że wyjechał gdzieś poza ten. Tu polecę na GPS-ie, ale prawdopodobnie nie zasieję całego tego pola dzisiaj. Tu jest dużo większe niż to obok, ale parę razy jeszcze przejadę. Także i tak wam zabrałem dużo czasu tą próbą silosu, z postawienia silosu, nie udało się, także już nie przedłużam, puszczam wam muzyczkę. Bawcie się dobrze i słyszymy się na koniec odcinka. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dobrze, moi drodzy, witam Was ponownie. Zbliżamy się już do końca odcinka. Powiem Wam szczerze, jestem mega niepocieszony tym, że nie udało mi się tej pryzmy postawić. No ten kurczę, cały system budowania w farmingu no, nie jest najgorszy, ale nie jest też rewelacyjny, nie oszukujmy się. Pokonał mnie dziś. Muszę to przemyśleć, w sensie czy znaleźć jakąś inną miejscówkę, czy jednak faktycznie może wziąć kredyt, kupić tą praskę z owijarką, może tak będzie nawet fajniej. Możecie zasugerować mi w komentarzach co i jak. Powiem Wam szczerze, że średnio mi się podoba ten odcinek, jak on wyszedł. No ale cóż, nic na to nie poradzę. Zobaczcie, jak się New Holland męczy pod górkę, bo być może na timelapsach tego tak nie widać. Ale zobaczcie, idzie pod górę, nie? No i niesamowicie się poci.
tragedii, opatrzy 5-4 na godzinę. No ciągnie ten siewnik, bo ciągnie, ale idzie powoli, także też wypadałoby w końcu zacząć ciułać na jakiś nowy traktor, mocniejszy. Tak może nawet do 200 koni, myślę. No bo ten New Holland ma, słuchajcie, gdzie on jest, małe ciągniki. New Holland ma 110, no to nie, to tak może 160-180 koni bym coś kupił. No do 200, tak czy siak, maksymalnie, nie więcej, nie? 52, 85, 110. New Holland jest najmocniejszy, a z kolei ten siewnik potrzebuje 125, więc troszkę tej mocy mu brakuje, nie mówiąc o zapasie. A jeszcze pod górkę, no to już w ogóle tą moc gubi niesamowicie, nie? Czuć te braki w mocy, ale to zaradzimy coś ku temu. Dobra. I robimy ostatni przejaździk w dół. I ja się z wami będę żegnał na dziś. I idę sobie poleżeć na kanapie. Nie, nie idę poleżeć. Jadę na działkę, wiecie? Jadę na działkę celowo. Dzisiaj się nie kładłem spać, żeby zdążyć sobie nagrać, żeby właśnie pojechać na działeczkę. Także ja jadę działać, pracować teraz sobie przy roślinkach w rzeczywistości. A z wami się zobaczę całkiem niedługo, myślę. Znaczy zobaczę. Ten farmik tak fajnie mi się w niego gra. I tak, kurczę, powiem wam szczerze, jak mam czas, żeby coś nagrać, a nie mam zaplanowanego nic konkretnego do nagrywania, to zawsze jest to, że wiem, że a, to nagram sobie farminga. To żeby zrobić dla was taki odcinek pół godziny do 40 minut, to ja około półtorej godziny muszę go nagrywać. Także wiecie, ale sama przyjemność móc dla was to robić. Także ja wam dziękuję serdecznie. Życzę wam miłego weekendu, bo zapewne odcineczek pojawił się w weekend. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!